Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowna pani minister. To ważny dokument, który reguluje wysokość świadczeń emerytalno-rentowych dla rolników, dla ponad miliona świadczeniobiorców. Jestem przekonany, że robimy pierwszy krok we właściwym kierunku. Podnosimy to najniższe świadczenie o 253,86 zł. Oczywiście to jest, jak powiedziałem, ważny krok, ale on wynika z tego, co było w ubiegłym roku. Do naszych biur poselskich mieliśmy setki interwencji. Rząd informował opinię publiczną o 7-procentowej waloryzacji, ale ona nie docierała do rolników. Myślę, że i posłowie PiS-u byli adresatami tych wszystkich wątpliwości i pewnej niesprawiedliwości. Stąd ten projekt rządowy. Ten projekt rządowy w kontekście zbliżającej się 1 marca waloryzacji oznaczał będzie, że waloryzacja w przypadku rolników nie będzie procentowa, tylko będzie kwotowa. Bo mówi się, że jeśli to będzie nie mniej niż 250 zł, a z 1338,40 zł, 13,5% to jest 180 zł, czyli ona będzie dla wszystkich w wymiarze tym gotówkowym ważna, też ważna, bo drożyzna, bo koszty utrzymania, bo brak węgla czy wysokie ceny energii powodują, że gospodarstwa emerytów i rencistów na wsi są w bardzo trudnej sytuacji. Ale też bardzo wiele tych gospodarstw emeryckich dzisiaj wspomaga swoje dzieci, swoje wnuki w opłaceniu rachunku za prąd, za węgiel, żeby można było utrzymać to rodzinne gospodarstwo rolne. Ustawa przewiduje również, czy wprowadza po raz pierwszy w systemie emerytalnym dodatki dla tych, którzy płacą podwójną składkę z tytułu posiadania większego gospodarstwa rolnego czy z tytułu opłacania składki w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. To jest krok we właściwym kierunku, bo jakby dostrzega fakt ponoszenia większej opłaty na właśnie ten fundusz emerytalno-rentowy. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że są jeszcze na stole inne ważne rozwiązania. Do pani marszałek w ubiegłym tygodniu wpłynął obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z KRUS-u, ale też i służb mundurowych pod nazwą Emerytura Wdowia. Ten projekt przewiduje również i dla rolników, że jeśli w gospodarstwie rodzinnym zostaje jedna osoba, to żona lub mąż będzie miał prawo do 50% po zmarłym małżonku. Chodzi o to, żeby w tych gospodarstwach jednoosobowych dać możliwość normalnego funkcjonowania. Inną sprawą, która jest bardzo wstydliwa, którą powinniśmy również się zająć w środowisku rolników, to jest kwestia wysokości zasiłku chorobowego. On dzisiaj, szanowni państwo, wynosi 20 zł za dzień. Od 1 stycznia płaca minimalna za godzinę będzie wynosić 22,80 zł. Czyli rolnik w zasiłku chorobowym dopiero po 30 dniach chorowania ma prawo do otrzymywania za cały dzień mniej niż w systemie ubezpieczeń ZUS-owskim za godzinę minimalnej płacy. Wiem, że to jest wypłacane z funduszu składkowego, ale też musimy pamiętać, że to podwyższenie emerytury podstawowej do minimalnej będzie się wiązało też z podniesieniem składki, bo to jest 10% podstawowej emerytury. W związku z powyższym o tym też powinniśmy ludziom mówić i ludzie wiedzą o tym, że też od 1 stycznia z tej bardzo niskiej
emerytury 9% jest zabierane na składkę zdrowotną. I to nie jest to, że nie płacą podatku, bo są w niskiej sali. Płacą 9% od każdego wynagrodzenia. Mamy wspólnie wiele jeszcze w systemie ubezpieczenia rolników do zrobienia. Jestem przekonany, że to dopiero pierwszy krok. Gdy wprowadzimy inne rozwiązania, ten system będzie bardziej sprawiedliwy. Zgłaszam w imieniu klubu Lewicy też jedną poprawkę w tej debacie dotyczącej tych 100%, mianowicie w artykule 6 punkt 7 proponujemy, że emerytura podstawowa rozumie się kwotę równą najniższej emeryturze określonych w przepisach emerytalnych. Klub Lewicy będzie głosował za nowelizacją zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł